Pierwsza połowa XVI wieku. Anglia. Na dworze angielskim przebywa młoda wdowa po następcy tronu, księciu Arturze Tudorze, księżniczka hiszpańska Katarzyna Aragońska, oczekując na swój kolejny ślub z młodszym synem króla Henryka VII, młodym księciem Henrykiem. Sprawa powinna być oczywista. Czekamy, aż Henryk osiągnie pełnoletność. Jednak okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ pomiędzy ojcem Katarzyny, Ferdynandem, a królem Henrykiem VII nieustannie trwają przepychanki na temat niewypłaconego posagu księżniczki Katarzyny. Katarzyna trwa w zawieszeniu. Tak naprawdę nie wie, jaki będzie jej los. I powoli jedyne, o czym marzy, to powrót do ukochanej Hiszpanii. Czy wytrwa na angielskim dworze? Czy spełni się jej marzenie o byciu królową Anglii? I jaką zapłaci za to cenę? Zapraszam na kolejny odcinek Wyspy Historii. Katarzyna coraz trudniej znosi wszystkie przepychanki, tym bardziej, że sama nie uczestniczy w żadnych rozmowach na temat swojego dalszego losu. Pewne rzeczy są jej po prostu komunikowane. Ciągle błaga ojca w listach o to, by wypłacił Henrykowi VII zaległą część swojego posagu. Jednocześnie bardzo chce zaistnieć na dworze, bardzo chce deklaracji ze strony króla Henryka VII na temat tego, jak będzie wyglądało jej dalsze życie. Powoli zaczyna marzyć o tym, by wrócić do Hiszpanii. Coraz częściej w listach ojcu o tym przebąkuje. Przebąkuje o tym, że ma dosyć Anglii, że ma dosyć tego klimatu, że ma dosyć ludzi, z którymi praktycznie się nie widuje, nie kontaktuje, którzy są dla niej tak naprawdę obcymi. Ona czuje się całkowicie odizolowana, nie tylko od swojego przyszłego, ewentualnego narzeczonego, ale również od życia tak naprawdę, ponieważ ciągle trwa w takim swego rodzaju domowym areszcie. Katarzyna czuje się coraz bardziej zrozpaczona, niechciana, niedoceniana i to właśnie dostrzega jej ojciec Ferdynand, który postanawia wykorzystać jej potencjał intelektualny, dyplomatyczny i przede wszystkim sam fakt tego, że przebywa ona na dworze angielskim i właśnie Katarzynę mianuje następnym ambasadorem Hiszpanii w Anglii. To ogromne wyróżnienie. Kobiety nie dostają tego typu wyróżnień tak o, ponieważ w tamtych czasach sytuacja i pozycja kobiety zależała głównie od tego, w jaki sposób, gdzie się urodziła, w jakiej rodzinie oraz za kogo wyszła za mąż. Jakby kobieta nie stanowiła sama o swojej pozycji i nie robiła kariery politycznej, była dodatkiem do mężczyzny. Także pozycja, którą uzyskuje Katarzyna, pozycja ambasadora, staje się naprawdę bardzo ważnym elementem i taką formą docenienia jej potencjału przez ojca. Ojciec uważa bowiem, że Katarzyna to urodzona następczyni swojej matki. Izabela była niezwykle sprytną dyplomatką, była bardzo dobrym politykiem i to samo dostrzega Ferdynand w swojej córce Katarzynie. Poza tym wie doskonale, że jej bliskość króla Henryka VII powoduje, iż jest blisko dworu, więc wszystkich spraw, które się dzieją. Także będzie niezastąpionym i najlepszym ambasadorem, jakiego Hiszpania w ogóle może sobie wymarzyć. Dla Katarzyny jest to oczywisty awans, ona bardzo wiele rzeczy załatwia w bardzo dobry, pozytywnie oceniany sposób, doskonale opanowuje na przykład sztukę szyfrowania listów, ponieważ pisze szyfrem do swojego ojca po to, aby jej listy nie były przeczytane. Natomiast jedna rzecz, której nie może załatwić, to swoja własna sprawa. Nie potrafi w żaden sposób wpłynąć na króla Henryka VII i nie potrafi, mówiąc brzydko, załatwić sobie wreszcie ostatecznie decyzji o tym, iż zostanie żoną księcia Henryka. W pewnym momencie Katarzyna zaczyna już wysyłać bardzo niepokojące sygnały do swojego ojca, ponieważ w listach pisze wprost o tym, że jeżeli nie uda jej się osiągnąć tego celu, jeżeli król Henryk VII się nie zdeklaruje, a ojciec nie zechce sprawić, by Katarzyna mogła powrócić do Hiszpanii, będzie musiała odebrać sobie życie. Często o tym wspomina, wspomina również o możliwości pójścia do klasztoru w momencie, gdy powróci do Hiszpanii, ponieważ nie za bardzo wyobrażała sobie, jak inaczej jej życie mogłoby wyglądać. W każdym razie sytuacja jest niewesoła. Jej sytuacja jest niewesoła. Katarzyna powoli traci nadzieję i wtedy właśnie, w pewien sposób,
Uśmiecha się do niej los. 21 kwietnia 1509 roku król Henryk VII umiera. Prawdopodobną przyczyną jest choroba płuc. W każdym razie znika osoba, która tak naprawdę trzymała cały czas w garści i na sznureczku losy Katarzyny. Do głosu dochodzi młody książę, energiczny, pełen takich romantycznych, średniowiecznych ideałów rycerskich, Henryk, który przyjmuje tytuł Henryka VIII. I on w zdecydowany i bardzo szybki sposób podejmuje decyzję o tym, iż Katarzyna wkrótce zostanie jego żoną. Nie czeka, nie próbuje negocjować z Ferdynandem, po prostu podejmuje bardzo szybką decyzję o ślubie. Wreszcie spełnia się marzenie i przeznaczenie Katarzyny Aragońskiej. Ślub młodej pary odbył się 11 czerwca 1509 roku w Greenwich i od razu odbyła się również koronacja. Koronacja także Katarzyny na królową Anglii. Katarzyna miała wówczas 23 lata, jej świeżo poślubiony małżonek nie miał jeszcze 18 lat. Natomiast wyglądało na to, że para dogaduje się znakomicie. Zapowiadało się przede wszystkim, że ta energia młodzieńcza, zarówno Henryka, jak i Katarzyny doskonale się uzupełniają i młodzi będą razem szczęśliwi. Katarzyna była dla swojego męża wielką inspiracją, była taką muzą, była jego damą, tak jak on był jej rycerzem. Henryk bardzo dużo o niej się wtedy wypowiada w bardzo ciepły sposób. Chwali jej urodę, chwali jej mądrość. Ona staje się dla niego również przyjacielem, staje się dla niego kompanem. Dla niej urządza zabawy, dla niej urządza turnieje, gdzie walczy z literą K, czyli pierwszą literą jej imienia. Dla niej bierze udział w tych pojedynkach, próbuje jej za wszelką cenę pokazać, jak wiele ona dla niego znaczy. Ona jest niesłychanie szczęśliwa z powodu tego, że ten młody mąż tak wspaniale o niej myśli i tak wspaniale okazuje jej uczucie. Naprawdę wygląda to znakomicie. Wychodzi na to, że oni są rzeczywiście doskonale dobrani, zarówno pod względem tego, że oboje są młodzi, piękni, ale również intelektualnie i emocjonalnie się uzupełniają. Pierwsze miesiące wspólnego życia wyglądają jak taka sielanka. Małżonkowie spędzają razem ogromną ilość czasu, a czas ten spędzają głównie na rozrywkach, na balach, na turniejach rycerskich, na ucztach, gdzie są zawsze razem i gdzie po prostu toczy się takie życie towarzyskie. Bardzo intensywnie Katarzyna w ten wir życia towarzyskiego wchodzi. W dodatku mają się z czego cieszyć, ponieważ król Henryk VII skrupulatnie zapełniał skarbiec państwowy, który jest teraz niezwykle obfity. I dzięki temu Henryk VIII może swoje życie towarzyskie rozwijać. Oczywiście powolutku ten skarbiec zaczyna być pustoszony przez niego, natomiast jest to jeszcze ten etap, w którym on się tym kompletnie nie przejmuje, ponieważ inne rzeczy są dla niego ważne. Zwłaszcza, że w listopadzie 1509 roku okazuje się, że Katarzyna jest w ciąży. Nie mogłoby być piękniej. Zaczyna się naprawdę spełniać sen Katarzyny. Nie tylko wychodzi za mąż, zostaje królową, doskonale dogaduje się ze swoim mężem, ale również może dać mu następcę tronu. Jej przeznaczenie powoli zaczyna się wypełniać. Ale żebyśmy nie myśleli, że to było takie wszystko idealne i bajkowe, nie ma ideałów i nie ma bajek w prawdziwym życiu. Na tym związku pojawiają się pierwsze dosłownie maluteńkie pęknięcia, które mogą być zwiastunem tego wszystkiego, co wydarzyło się w przyszłości. Po pierwsze, Katarzyna dostrzega na razie tylko delikatne sygnały, które mówią o tym, iż jej mąż bardzo lubi oglądać się za innymi kobietami. Jego uwagę przyciągają kobiety, które znajdują się w otoczeniu Katarzyny, kobiety, które znajdują się na dworze i Katarzyna to bardzo dobrze widzi. Na razie jeszcze nie ma żadnych powodów do tego, żeby go cokolwiek oskarżać, natomiast delikatne plotki, które zaczynają powoluteńku docierać do Katarzyny, mówią o tym, że nie zawsze tylko na oglądaniu za tymi kobietami się kończy, natomiast tak jak mówię, w tym momencie nie jest to jeszcze najważniejszy problem. Drugi, to już poważny problem, pojawia się w 1510 roku. W styczniu 1510 roku dochodzi do poronienia.
Katarzyna traci ciążę. Oczywiście nie była to sytuacja nadzwyczajna w owym czasie. Tak samo jak śmierć przy porodzie, śmierć dziecka przy porodzie, czy też zaraz po porodzie, tak samo poronienia. To były sytuacje, które zdarzały się często. Po pierwsze, Katarzyna bardzo intensywnie w tym czasie żyła. Może trochę nie przestrzegała pewnych środków ostrożności, których być może powinna była przestrzegać w momencie, gdy zaczynała być w ciąży, ale ona wtedy jeszcze nawet o tym nie wiedziała, a życie towarzyskie było bardzo intensywne. I pewnie cała ta sytuacja z poronieniem nie byłaby tak tragiczna, gdyby nie fakt, że lekarze błędnie zdiagnozowali Katarzynę i uznali, iż była w ciąży z bliźniakami. Doszło do poronienia jednego dziecka, więc lekarze twierdzili cały czas, że Katarzyna tak naprawdę nosi w sobie drugie dziecko. Katarzyna tak bardzo uwierzyła w tę diagnozę, że zaczęła nawet mieć symptomy ciąży, więc wszyscy uważali, że na pewno w tej ciąży jest. Jednak po pewnym czasie symptomy ustąpiły i wszyscy już zaczęli rozumieć z lekarzami na czele i oczywiście z samą Katarzyną, że jednak nie jest w ciąży. Trzeba było jednak o tym poinformować zarówno Henryka, jak i cały naród. Katarzyna czuła oprócz ogromnego rozczarowania, żalu i rozpaczy wstyd, zwykły wstyd, że tak naprawdę żyła fikcją i że to, co miało być ciążą, tą ciążą nie jest. Ona przez jakiś czas w ogóle odmawiała pojawiania się publicznie, ponieważ tak bardzo doskwierała jej ta sytuacja i ta błędna diagnoza. Jednak ten wstyd i lęk przed pokazywaniem się publicznym nie trwał długo, ponieważ okazało się, że rzeczywiście Katarzyna naprawdę ponownie jest w ciąży. Tym razem postanowiła zrobić absolutnie wszystko, by ciążę donosić. Odcięła się w pewien sposób od takiego dworskiego życia. Przygotowano dla niej specjalne komnaty, w których miała dochodzić do siebie i miała czekać na rozwiązanie w takim spokoju, w towarzystwie kobiet, bez żadnych stresów, bez jakichś takich sytuacji, które mogłyby ją narazić na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. W zasadzie wszystko wyglądało na to, że tym razem wszystko będzie dobrze, że się ułoży. I rzeczywiście, z 31 grudnia na 1 stycznia 1510-11 roku Katarzyna urodziła. W dodatku urodziła syna. Anglia miała następcę tronu. Henryk VIII miał następcę tronu. Cały naród absolutnie oszalał. Rozpoczęło się ucztowanie. Jedna wielka impreza tak naprawdę, zarówno w Londynie, jak i poza Londynem. Henryk był niesamowicie szczęśliwy, po prostu spełniło się jego marzenie i w pewien sposób zyskał spokój psychiczny, no bo ma następcę tronu, czyli już teraz w pewien sposób zabezpieczył losy dynastii. Teraz może już je tylko przypieczętować kolejnymi następcami ewentualnie. Natomiast pierwsza i zasadnicza funkcja małżeństwa z Katarzyną została zrealizowana. Radość Henryka była tak ogromna, że postanowił ku czci swojego nowonarodzonego syna, który otrzymał imię takie samo jak on i jego ojciec, czyli Henryk, postanowił zorganizować ogromny turniej rycerski połączony z balami, z występami w Westminsterze. Tam sam występował jako jeden z zawodników, ponieważ był doskonały w pojedynkach. Również jedną z osób, która wtedy na tym turnieju pojawiła się jako jeden ze startujących zawodników, była osoba, która wtedy tak naprawdę jeszcze niewiele znaczyła. Oczywiście była to osoba, która pojawiała się w kręgach dworskich, natomiast wtedy jeszcze to nazwisko nie budziło grozy i zaniepokojenia, mianowicie Sir Thomas Boleyn, czyli ojciec Anny Boleyn, Marii Boleyn, który był oczywiście w kręgach dworskich, w kręgu króla Henryka VIII, tak naprawdę już wtedy. Wtedy jeszcze nie miał takiej pozycji, ale już gdzieś ta jego postać zaczyna się przewijać. Wtedy jeszcze Katarzyna w ogóle nie myśli o tym, że jakiekolwiek komplikacje mogą ciążyć nad jej życiem rodzinnym, nad życiem małżeńskim. Dziecko zostaje oddane pod opiekę nianiom zgodnie z dworskim obyczajem, natomiast Katarzyna jako królowa musi uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, które wówczas się odbywają.
Katarzyna ma niesłychanie silną pozycję w tym momencie. Przede wszystkim Henryk zdaje się być w niej zakochany jeszcze bardziej. Dała mu w końcu syna, dała mu następcę tronu. Na każdym kroku okazuje jej wielką miłość. Mówi o tym, jaką to ma piękną żonę, jak bardzo jest w niej zakochany, jak bardzo jest zachwycony jej osobą. Ona czuje się spełniona jako kobieta, jako matka, więc w zasadzie wygląda na to, że osiąga szczyt swojej popularności i swojego szczęścia. Niestety ze szczytami tak to jest, że kiedy się je osiąga, łatwo można z nich spaść. I tak właśnie dzieje się w przypadku Katarzyny. Niecałe 9 tygodni od narodzenia mały książę Henryk umiera. Anglia po raz kolejny nie ma następcy tronu, a Katarzyna po raz kolejny traci dziecko. To dla niej ogromna tragedia i powód do ogromnej rozpaczy. Tragedia bycia królową w tej sytuacji polega na tym, że tak naprawdę królowa nie ma czasu na to, by odbyć swoją żałobę w sposób należyty. Obowiązki względem państwa, obowiązki względem męża, obowiązki względem korony i poddanych są święte, więc Katarzyna bardzo szybko musi do swoich obowiązków wrócić, ponieważ inaczej dwór zaczyna się niepokoić, jeżeli długo królowa się nie pojawia. Zaczynają się plotki, a tego przecież nikt nie chce. Katarzyna bardzo aktywnie uczestniczy w życiu politycznym. Ona dla Henryka jest nie tylko żoną, jest nie tylko królową, małżonką, ale ona jest królową taką prawdziwą, która naprawdę ma wpływ na to, co dzieje się w kraju. Ona dla Henryka staje się tak naprawdę najbliższym doradcą i przyjacielem. Ona mówi mu o tym, jak uważa, że powinien prowadzić swoją politykę zagraniczną. Ona przekonuje go do swoich racji, rozmawiają bardzo dużo na ten temat, uzgadniają pewne strategie. Henryk bardzo sobie ceni jej zdanie. Tym bardziej, że można powiedzieć, że na tym etapie Katarzyna jest bardziej doświadczoną od niego polityczką. Ona jest po pierwsze starsza, po drugie przecież miała doskonały przykład, który płynął z jej matki, z jej ojca. Natomiast Henryk przez pewien czas był trzymany troszeczkę tak na uboczu, zwłaszcza po śmierci swojego starszego brata. Król Henryk VII trzymał swojego młodszego syna wręcz pod kloszem, żeby nie daj Boże nic mu się nie stało. Więc Henryk, pełen takich młodzieńczych ideałów, nie ma takiego racjonalnego spojrzenia, które z kolei ma Katarzyna i którego ona stara się mu przekazać chociaż trochę w swoich różnych wypowiedziach i we wspólnych rozmowach. Dochodzi do tego, że Katarzyna zaczyna namawiać Henryka do wojny z Francją. Pośredniczy również w rozmowach Henryka ze swoim ojcem Ferdynandem, z którym Henryk chce zawrzeć sojusz przeciwko Francji właśnie i wspólnie przeciwko tej Francji rozpocząć kampanię wojenną. Ferdynand jednak tutaj zaczyna grać troszeczkę na zwłokę, niby się godzi, później zaczyna swoje zdanie zmieniać, odkręcać wszystko, próbuje po prostu w pewien sposób, mówiąc brzydko, wykiwać Henryka. W końcu jednak przyparty do muru zgadza się na wspólną kampanię przeciwko Francji. Henryk przygotowuje wojska wyruszają do Francji i w momencie, gdy dochodzi do pierwszej bitwy, okazuje się, że Hiszpanie się nie przyłączają. Ferdynand wystawił Henryka VIII do wiatru. Możemy sobie tylko wyobrażać, jaka była wściekłość Henryka, ale możemy sobie również wyobrażać, jaka musiała być wściekłość Katarzyny. Katarzyna, wychodząc za mąż za Henryka, przybywając do Anglii, tak naprawdę postanowiła sobie jedną rzecz, że od tej pory jej ojczyzną jest Anglia i to tej ojczyźnie służy. Jej królem jest król Henryk VIII i to jemu służy. Ona już w tym momencie przestaje w swoim sposobie myślenia być Hiszpanką i hiszpańską księżniczką i tak naprawdę wcale nie ma konfliktu interesów w niej samej, ponieważ ona sama już dawno podjęła decyzję o tym, któremu krajowi chce służyć. Więc chce służyć Anglii i to dobro Anglii jej przyświeca w myśleniu o przyszłości, o polityce zagranicznej. Ona jest wściekła na swojego ojca, ponieważ to ona namówiła Henryka do tej wojny, a okazuje się, że ojciec po prostu się na nich, mówiąc brzydko, wypiął. Henryk mimo wszystko postanawia jednak wojnę kontynuować. Z teściem, czy też bez niego. Wyruszenie w 1513 roku w czerwcu króla Henryka VIII na czele swoich wojsk do Francji sprawia, że Anglia nie ma władcy. No właśnie, ale czy nie ma władcy?
Otóż władca jest. I to sam Henryk VIII jako regentkę, która ma sprawować władzę w jego imieniu, mianuje Katarzynę. Nie ma nawet cienia zawahania, jeżeli chodzi o to, że może jej zaufać i powierzyć losy kraju. On wie doskonale, że to jest najlepszy możliwy wybór. Katarzyna bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków, bardzo wspiera Henryka we wszystkich strategicznych rozmowach, spotkaniach, wspiera go później jeszcze na odległość. I tutaj możemy powiedzieć, że Katarzyna wykazuje swego rodzaju taką matczyną opiekuńczość wobec Henryka. Otóż Henrykowi towarzyszy osoba, która nazywa się Thomas Wolsey i o którym jeszcze na pewno sobie powiemy, bo to będzie osoba, która będzie zyskiwała na znaczeniu i jednocześnie będzie miała niekiedy decydujący wpływ na losy Katarzyny. Na tym etapie jest to jednak jeszcze jeden z doradców Henryka, do którego Katarzyna pisze list, błagając, by ten zrobił wszystko, żeby Henryk nie narażał się na żadne niebezpieczeństwo, żeby nie występował na pierwszej linii frontu, żeby nic mu się nie stało, żeby nie zginął. Czyli zachowuje się trochę jak taka matka, która martwi się o swojego syna. Oprócz tego Katarzyna ma jeszcze kolejne zmartwienie. Tym razem zmartwienie dochodzi ze Szkocji, ponieważ Szkoci to sojusznik Francji od wielu, wielu lat i tak naprawdę uderzenie Anglii na Francję można było się spodziewać, że spowoduje reperkusje w Szkocji, która to będzie chciała się za swoim sojusznikiem wstawić. I rzeczywiście tak się dzieje. Król Jakub IV Stuart, skądinąd szwagier króla Henryka VIII, ponieważ ożeniony jest z Małgorzatą Tudor, siostrą Henryka VIII, postanawia wraz ze swoimi wojskami uderzyć na Anglię. Katarzyna doskonale rozumie sytuację i postanawia przygotować się do wojny ze Szkocją. Postanawia nie odpuszczać, nie czekać, nie poddawać się, tylko stawić czoła zagrożeniu za wszelką cenę. Zaczyna aktywnie włączać się w przygotowania do kampanii wojennej, zaczyna włączać się w przygotowania takie militarne, zamawianie broni itd. Ona staje się rzeczywistym przywódcą. I kiedy dochodzi do decydującej bitwy, to przywództwo okazuje się być kluczowe. Moi drodzy, po raz kolejny bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie Wasze subskrypcje. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, piszcie w komentarzach, o kim chcecie zobaczyć kolejne odcinki. Tak jak mówiłam, czytam wszystkie te komentarze i dla mnie zawsze jest to niesłychana przyjemność zobaczyć Waszą reakcję i poczytać o Waszych odczuciach. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym, zarówno na Patronite, jak i na kanale YouTube. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wesprzeć kanał Wyspa Historii, możecie kliknąć guzik wesprzyj tutaj na YouTubie, bądź też wejść na profil Wyspa Historii na Patronite i tam wesprzeć mój kanał. Będę Wam za to oczywiście bardzo wdzięczna, w ten sposób stajecie się współtwórcami tego kanału i dajecie mi taki komfort tworzenia dla Was tych odcinków tak często, jak to tylko będzie możliwe. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was również po raz kolejny do śledzenia mojego konta na Instagramie. Zapraszam Was również do pisania do mnie, jeżeli wybieracie się do Londynu i mielibyście ochotę na wspólne zwiedzanie miasta, oczywiście z akcentem historycznym, z zobaczeniem wszystkich miejsc, które są kluczowe dla postaci, o których opowiadam i dla tych, o których jeszcze nie opowiadałam, a o których na pewno opowiem, dla najważniejszych wydarzeń Londynu. Zapraszam Was serdecznie, chętnie Wam pokażę miasto. Będzie to dla mnie na pewno ogromna przyjemność. Piszcie maila, jeżeli już wiecie, że będziecie tutaj mniej więcej za 2 tygodnie bądź później. Bardzo chętnie z Wami się spotkam w tym czasie. Kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek Wyspy Historii już za tydzień. Do zobaczenia. Pa!